Dashboard, witam Was po długiej przerwie w raporcie. Dawno raportu nie było, ale to było związane z tym, że oczywiście nas nie było, więc nie było jak tego raportu nagrać. No i zaczynamy. Trochę się wydarzyło, trochę się wydarzy. Dzisiaj trochę ze strzelectwa, trochę o sudeckiej. No i przede wszystkim o tym, co się dzieje na naszym ukochanej wierchuszce, nawet nie PZD-łoskiej, ale ona tam też również się znajdzie w raporcie, ale również się dzieje tam sam w rządzie. Więc zaczniemy od czego? Zaczniemy od tematu, który wraca jak bumerang po prostu. Taki australijski typowy bumerang, czyli dzieciaki na polowaniu. Ja Wam powiem krótko, ponieważ ten raport może być trochę przydługawy, bo tej informacji jest długo, ale postaram się to zrobić szybko. W 2018 roku zniszczono łowiectwo. Nie zrobił tego nikt inny, tylko wiecie kto. Nie będziemy tutaj mówić, kto wtedy rządził, bo chyba każdy wie. Natomiast zostało łowiectwo zniszczone. Została zniszczona kynologia, zostały zniszczone dzieciaki. No masę rzeczy, tak? Także nie chcę tutaj mówić samorządność. Ja pomijam ten temat w ogóle tej samorządności, ponieważ uważam, że jej nigdy nie było takiej pełnej. Natomiast no, już została całkowicie zabrana. W 2018 roku. No i teraz coś się nam zabiera i próbuje się nam oddać, tak? Próbuje się oddać, jest tam przepychana jakaś specustawa z VAT-em i tam jest wrzucony przepis, który ma umożliwić udział dzieci od 15 roku życia w polowaniach za zgodą rodziców. Bzdura, absurd, totalnie, znowu jesteśmy oszukiwani. I nawiązując troszeczkę do sytuacji, która miała nie tak dawno, bo jakieś niecałe 2 lata temu, sytuacja z piątką dla zwierząt, którą większość Was pewnie śledziła, tak? Powstał projekt z samego dołu pewnej partii, który miał zyskać tylko i wyłącznie miał uzyskać poparcie w wyborach, poparcie pewnych osób, więc opór środowiska rolniczego był tak ogromny, że to upadło, ponieważ większość się wystraszyło. I wtedy pamiętam, jak dziś jak minister Kowalczyk powiedział, że temat piątki dla zwierząt został całkowicie zamknięty, nie będziemy do niego wracać, no bo niestety rolnicy się zebrali i powiedzieli, uderzyli pięścią w stół, powiedzieli basta, koniec. My tego nie potrafimy zrobić. W 2018 roku zabrano nam całkowicie dzieci i chce się nam je teraz oddać pod pretekstem pewnie jesieni. A co jesienią, to sobie sami dopowiedzcie. Więc nie dajmy się nabrać na to. Zobaczymy, czy to w ogóle wejdzie. Na razie to jest tylko projekt, także tam jeszcze nie jest przegłosowany, jeszcze nie ma oficjalnej informacji, ale już w internecie krąży, że dzieciaki od 15 roku życia mają wrócić. No ale zobaczymy, czy wrócą. Na razie to jest tylko takie, wiecie, mówią jedno, robią drugie, także no, pożyjemy, zobaczymy, jak ja to mówię, bo to już jest chyba trzeci czy czwarty raz, gdzie jest podejście do powrotu dzieci i nic z tego nie ma oczywiście. A z drugiej strony, co nam funduje ta sama opcja, zakaz przywozu trofeów do Polski. Tu nam chcą dzieciaki oddać, a z drugiej strony nam blokują przywóz trofeów. Trochę to pośledziłem, poczytałem, tam oburzyli się przedstawiciele tych państw afrykańskich, jak Zimbabwe, Botswany, chyba Namibii, pod jakim pretekstem, tak? No ale tutaj ja nie chcę rozwijać tego tematu, słuchajcie, nie chcę rozwijać tego tematu, no bo to jest znów ukłon i skinienie głową w stronę pewnego elektoratu, który pewnie zagłosuje. No bo jeżeli coś takiego się wprowadza, to myślę, że nasi rządzący mają daleko gdzieś tam z tyłu, za sobą, w ogóle w środku, nie wiem jak to powiedzieć, mają zwierzęta afrykańskie, tylko tu się liczy, zostanie przy władzy, więc to jest, ich nie interesuje to. Ich interesuje tylko i wyłącznie, żeby zdobywać kolejne głosy, ponieważ z tego, co ja widzę i obserwuję, to przyszłe wybory się tak poważą bardzo małą liczbą głosów, więc trzeba szukać tego elektoratu, gdzie się da. Ale chyba nie w tą stronę szukają, zupełnie nie w tą stronę. Więc jak chcecie coś więcej, to wygooglujcie sobie i tam macie tych informacji sporo. Na razie, na dzień dzisiejszy, z tego, co czytałem, prace nad tym zostały wstrzymane, nad zakazem importu trofeów do Polski. Nie wszystkich oczywiście, tam jest pewna lista, głównie chodzi o trofea z Afryki. Natomiast poczytajcie, to tam pewnie lada chwila znów to wejdzie. Jako ciekawostkę Wam podam, że w Wielkiej Brytanii Izba Lordów w drugim czytaniu odrzuciła zakaz importu trofeów, więc do Wielkiej Brytanii te trofea dalej można po prostu legalnie przywieźć. Jak najbardziej uzyskuje się na nie CITES. No i tam poszli po rozum do głowy, stwierdzili, że jednak zakaz importu nic nie da. I jeszcze jako jedną ciekawostkę Wam powiem, że na przykład w Stanach Zjednoczonych preparatorzy odwzorowują w 100%, nie mając skóry, nie mając trofeum z Afryki, odwzorowują zwierzęta zrobione po prostu, strzelone przez myśliwych. Robią tam na miejscu.
jota w jotę, tylko potrzebne jest trochę zdjęć, jak to zwierzę wyglądało i sobie spreparują i można mieć takie trofeum normalnie postawione w domu. Co dalej? Dalej mamy znów taki trochę absurd. Wchodzicie na stronę Zarządu Głównego PZU i zresztą nie tylko, bo na wszystkich zarządach okręgowych jest to samo. Porozumienie z Wojskami Obrony Terytorialnej, czyli popularny WOT, do którego ja osobiście na początku byłem przeciwnikiem, aczkolwiek teraz twierdzam, że ta organizacja, instytucja wojskowa jest jak najbardziej potrzebna. Widzimy to teraz na granicy wschodniej, co się dzieje i ten WOT sobie tam radzi. Natomiast no jak się to ma do myśli? Chcemy mieć, tworzyć, jakby współtworzyć WOT, chcemy być jakby jego częścią, jakieś porozumienie jest podpisane, a nie możemy szkolić dzieci, nie możemy ich uczyć, nie możemy im zabierać ich na polowanie, pokazywać im terenu, no jedno z drugim się nie trzyma. Była broń krótka dla myśliwych przez bardzo krótko, no atrybut WOTowca, tak? No my jej nie mamy. No więc nie spina się to, w ogóle się to nie spina, jedno z drugim to znów granie pod publikę. Ale jak chcecie coś więcej, to wchodzicie na stronę Zarządu Głównego, tam sobie poczytacie. Może tam na YouTubie jest taki krótki filmik nagrany, gdzie jest sporo odpowiedzi na pytania, które postawiliście. I prowadzący kolega Wacek tam odpowiada na te pytania. Więc jak chcecie dowiedzieć się więcej, to wejdźcie sobie na YouTube, na program Dubeltówkę. Tam macie w 3 minuty chyba zawarte najważniejsze odpowiedzi na pytania. Jesteśmy dalej w Warszawie. Nie wyjeżdżamy z Warszawy, bo prezydent Warszawy, jak to parafrazując klasyka, nie chcę, ale muszę, wydał decyzję na odstrzał 200 dzików i odłowienie 90. Odłowienie w celu oczywiście uśpienia, tak? Problem z dzikiem w Warszawie jest ogromny, jest no, potężny. To możecie, jeżeli śledzicie media społecznościowe i nie tylko, to cały czas się to tam przewijają, te dziki biegające po Warszawie. No i też znów został postawiony między młotem a kowadłem, bo jak wyda decyzję o odstrzale, no to znów słupki z poparcia spadną. Jak nie wyda, no to chyba też spadną, bo ludzie już mają dość tych dzików, więc trzeba coś z tym zrobić. No i takie piękne apele prezydenta miasta. Nie dokarmiajcie, nie umożliwiajcie jakby tym dzikom łatwiejszego poboru pokarmu. No wygląda to słabo, po prostu brak jakiej decyzyjności. Odstrzał 200 dzików i odłowienie 90 nic nie zmieni. Kompletnie nic nie zmieni. Tyle w Warszawie, ile było, tyle będzie. My myśliwi wiemy doskonale, jaki jest realny przyrost dzika. Wiem już dobrze od znajomych, że dzik po ASF-ie w okolicach Warszawy w województwie mazowieckim się mocno odradza. W samym Kampinosie już jest tego dzika bardzo, bardzo dużo i on za chwilę wejdzie do tej Warszawy, będzie go coraz więcej. Więc tutaj trzeba podjąć albo radykalne kroki, albo po prostu zostawić to, jak jest i nie robić nic, bo w tej chwili wydanie takiej decyzji to jest takie troszeczkę odbijanie piłeczki, zamknięcie ust osobom, którym te dziki przeszkadzają, a nie za bardzo wchodzenie w konflikt z organizacjami proekologicznymi, bo one z ekologią to wiele wspólnego nie mają. No i dalej, kolejna sprawa, która też przeczytałem w internecie i Wam to wrzucam jako ciekawostkę, możecie oczywiście to wygooglować. Rolnicy jednak nie dostaną odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez ptaki. Dotyczy to m.in. żurawi, gdzie mnie na przykład osobiście u mnie w kole żurawie wybrały całą plantację, cały zasiew kukurydzy na kilku hektarach. No i rolnik rozłożył ręce, no i co on ma zrobić? Odszkodowania nie będzie, no takie prawo natury, co ja się z tym nie zgadzam absolutnie, dlatego że to jest czyjaś praca, została ona zniszczona przez zwierzę, które jest własnością Skarbu Państwa i Skarb Państwa powinien ponieść odpowiedzialność. Pomijam i nie chcę rozwijać tematu, może nie pomijam, nie chcę rozwijać tematu kormoranów, bo tam to się dzieje z kormoranami, to jest Armagedon. To, co dzieje się na gospodarstwach rybackich, szczególnie na stawach hodowlanych, gdzie hoduje się karpia, to znam wiele osób, które po prostu prowadzą taką działalność, no to załamują ręce, no ale też odszkodowania niestety nie dostaną. I wiecie dlaczego nie? Ja Wam powiem, bo to jest taki troszeczkę głębszy temat, bo jeżeli by zaczęło się, że rolnicy dostaną odszkodowania za ptaki,
no to w tym momencie to by był kolejny krok do tego, żeby odepchnąć od nas myśliwych te odszkodowania, a najważniejszy problem szacowania, tak? Ponieważ ja uważam, że aparat państwa nie jest przygotowany do tego, żeby szacować szkody na terenie całego kraju, tym bardziej jest to praca sezonowa, nie mają wyszkolonych ludzi, a my myśliwi niestety robimy to pro bono, robimy to za darmo, ponosimy odpowiedzialność. No i tyle w tej kwestii. Jak chcecie więcej informacji, wystarczy w Google wpisać i sobie znajdziecie. Przechodzimy do tych milszych tematów. Instytut Analiz Środowiskowych rozpoczął super projekt, który poparł Zarząd Główny. Gratulacje. Tylko pytanie pozostaje, dlaczego nie zrobił tego Polski Związek Łowiecki, tylko robimy to oddolnie i zauważcie, że wszystkie inicjatywy, które powstają oddolnie, są inicjatywami dobrymi, sprawdzonymi i praktycznymi. O co chodzi? Instytut Analiz Środowiskowych rozpoczął projekt, który dotyczy otwarcia się kół łowieckich na przyjęcie ogólnie stażystów. Ma powstać baza danych, w której będzie koło, które jest chętne do przyjęcia stażysty i stażysta, który takiego koła szuka lub chce zacząć przygodę, ale nie wie, do kogo się zgłosić. Super inicjatywa, już dawno o tym mówiłem. Dawno mówiłem o tym, pod rok czy dwa lata temu w niektórych odcinkach, że nie powinno być możliwości, że jeżeli dana osoba mieszka na terenie danego obwodu łowieckiego dzierżawionego przez koło, koło łowieckie nie ma możliwości odmówienia mu odbycia stażu. No niestety, różnie to bywa. Natomiast my szukamy, ogólnie ustawodawca szuka rozwiązań, a te najprostsze dla niego są najtrudniejsze do przyjęcia. Więc wystarczyło wprowadzić jeden zapis, że jeżeli mieszkasz na terenie obwodu numer 46 i chcesz odbyć staż na terenie obwodu 46 dzierżawionego przez koło Bocian, to koło Bocian nie ma prawa ci odmówić. Po prostu przyjmują cię na staż i odbywasz ten staż. No ale niestety taki zapis, widzę, chyba jest za trudny, żeby go wprowadzić, ale inicjatywa oddolna Jasia jest jak najbardziej pozytywna. My popieramy, jesteśmy za. Kolejna wyzwanie, tutaj nazwali to letnie wyzwanie koledzy z Instytutu. Polowanie na rogacza w ostatnim tygodniu lipca przy użyciu otwartych przyrządów celowniczych. My podjęliśmy takie wyzwanie. Wchodzimy w to. Więc ostatni tydzień lipca to już jest druja, to już będzie można tego rogacza blisko podciągnąć. Ten strzał powinien być moim zdaniem tak do 60-70 metrów, żeby było skutecznie i pewnie. Mało tego, byłem już na strzelnicy, strzeliłem z kniówki horyzontalnej z otwartych przyrządów celowniczych, to już Wam się pochwalę, nawet to wyszło dobrze. Strzelałem na 50 i na 70 metrów, myślę, że powinienem sobie poradzić, więc zaczynamy. Wyzwanie przyjmujemy i zaczynamy polować. Dzisiaj jest, my nagrywamy raport w sobotę, dzisiaj jest 15, jeszcze mamy 10 dni, więc za półtora tygodnia ruszamy do łowiska z Michałem. Myślę, że im bliżej sierpnia, tym będzie go łatwiej strzelić, bo ta ruja powinna być takim wyższej fazie, więc te rogacze powinny lepiej reagować na wap, a co za tym idzie, może się uda fajnego kozła z przyrządów otwartych strzelić, tak jak to polowano kiedyś. Popieramy jak najbardziej, no i czekamy na kolejne wyzwanie. Letnie było, na wiosennym chyba nie braliśmy udziału, czy w ubiegłorocznym, już nie pamiętam, w ubiegłorocznym. W tym podejmujemy rękawice, a zobaczymy, jakie będzie następne. I przejdźmy sobie do strzelectwa. Wchodząc ze strony Zarządu Głównego, i nie tylko Zarządu Głównego, ponieważ wszystkie zarządy okręgowe z reguły udostępniają takie wiadomości, jest informacja o drugich mistrzostwach juniora PZL i PZSS-u. Wszystkie informacje macie na stronie, zawody odbywają się 20 sierpnia. Jeżeli macie ochotę, to jest skierowane głównie do strzelców młodych, do młodych osób. Powstała nowa kategoria, więc myślę, wydaje, że jeżeli są wśród nas widzowie młodsi, którzy się parają strzelectwem, zapraszamy na zawody. Kolejne zawody, które są przed nami, no to w Opolu, dosyć blisko nas, tam strzelnica 110 km od nas, ale bardzo fajna strzelnica, bardzo ją lubię, przygotowana zawsze dobrze. Są zawody imienia Waldemara Wiśniewskiego, więc 23 lipiec. Jeżeli ktoś nie ma planów, a chciałby się sprawdzić w wieloboju myśliwskim, to zapraszamy na zawody do Opola. 12 sierpnia zawody w Warszawie, na strzelnicy w Suchodole. Jest to z Benelli Cup, więc jeżeli ktoś z centralnej Polski, 12 sierpień, to już chyba ta karuja będzie się kończyć, słuchajcie. Kaczek jeszcze nie ma. 15 zaczynamy sezon na pióro, na grzywacze, więc wydaje mi się, że termin fajny, dobrze wstrzelony, że tak powiem, przed jeleniami, przed polowaniem na byki. Więc jeżeli ktoś by chciał sprawdzić się w
tych zawodach. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie Zarządu Okręgowego w Warszawie, bo stamtąd tego slajda pobrałem, więc możecie sobie wejść i poczytać. Mamy jeszcze nietypowe zawody, do które chcemy Was zaprosić, ponieważ również mamy widzów za Wielką Wodą i tutaj kolega jeden, który jest jakby w klubie myśliwskim, polsko-amerykański klub myśliwski, przesłał nam takie zaproszenie, billboard, i na tym zaproszeniu może ktoś z Was skorzysta z tego zaproszenia, słuchajcie, 12 sierpnia o godzinie 9 AM, czyli rano. Są zawody strzeleckie, które się odbywają w, widzę z tego, że w Nowym Jorku, więc jeżeli macie ochotę, to wszystkie informacje macie na banerze, nawet macie numer telefonu, może macie maila, ktoś się wybiera do Stanów. Myślę, że jakby tam przy okazji był, to jak najbardziej można skorzystać i strzelić. Myślę, że broń koledzy na pewno pożyczą, bo chyba mało kto turystycznie jeździ do Ameryki ze swoimi jednostkami broni. Ale zapraszamy. Bardzo fajna inicjatywa, która mi się osobiście bardzo podoba. I tutaj mamy zarząd okręgowy w Koszalinie. Już wcześniej wspominaliśmy w którymś raporcie, że to powinno funkcjonować w każdym okręgu. Powstaje tak zwany grafik tutaj na miesiąc. Mamy kalendarz pracy strzelnicy myśliwskiej. Świetna inicjatywa. Każdy, kto chce, może wejść, zaplanować sobie wyjazd na strzelnicę, ponieważ wie, że w tym i w tym dniu strzelnica jest wolna, otwarta, a w tym i w tym dniu jest zajęta. Więc jeżeli są zarządy okręgowe, a dużo mamy takich zarządów okręgowych, które strzelnice posiada, powinno taki grafik prowadzić. I każdy może dzisiaj w dobie smartfona, internetu wejść na stronę internetową, zobaczyć, że zaplanować sobie pobyt na strzelnicy, czy przystrzelanie broni, czy to jednej, czy dwóch, czy trzech jednostek, czy można się umówić z kumplami, pojechać sobie strzelić i wtedy wiecie, kiedy na tą strzelnicę możecie jechać, a kiedy po prostu nie planować, tak? Więc tutaj ukłon dla zarządu okręgowego w Koszalinie, że coś takiego stworzył. I kolejna informacja, która mi się też bardzo podoba. Informacja, jeżeli wejdziecie na stronę Zarządu Okręgowego w Legnicy, dowiecie się, że w dniu 12 sierpnia są organizowane warsztaty dla osób, które chcą poprawić swoją jakość, swoje umiejętności strzeleckie. Inicjatywa super i gratulacje dla Zarządu Okręgowego w Legnicy, że takie coś tworzy, że są chętne osoby, które chcą pomóc tym, które dopiero zaczynają. Wszystkie informacje, Zarząd Okręgowy Legnica, wchodzicie, tam macie opisane, na czym te warsztaty polegają, kto je prowadzi i tak dalej. Ja nie będę tutaj, nie będziemy tego raportu sztucznie przedłużać, niech osoby zainteresowane sobie wejdą i same zobaczą. Wpadliśmy na pomysł z Michałem i z Wojtkiem z firmy HIG, ogólnie z firmy HIG Micro, żeby stworzyć coś takiego, żebyście mogli zobaczyć, jak urządzenia noktowizyjne i urządzenia termowizyjne, i zresztą nie tylko, bo wiecie dobrze, że już HIG prowadził fajną fotopułapkę, niedługo trochę na TikToku będzie o tej fotopułapce, będzie trochę coś w shortach, oczywiście w odcinku się pojawi, ale chcieliśmy zrobić taki, nie wiem jak to nazwać, ale powiedzmy, tournée po Polsce. I tak naprawdę to też zależy od Was, czekam na Wasze komentarze, ponieważ wytypowaliśmy sobie jakby cztery takie miejsca, w które się udamy, wyjedziemy. Oczywiście będzie to ogłoszone wcześniej i chłopaki, powiedzmy, z HIKA, ale myślę, że jeszcze inną termowizję też do porównania weźmiemy. Pojedziemy gdzieś w Polskę, tak? Czy to będzie, powiedzmy, Podlasie, czy to będzie Małopolska, czy to będzie Pomorze, czy to będzie Śląsk, i tam zorganizujemy bardziej takie spotkanie. Tu chodzi o to, żebyśmy się spotkali. Postaram się zorganizować z naszej strony, żeby był jakiś poczęstunek. Może wezmę nalewak, słuchajcie, może z dwie beczki czeskiego piwka wezmę, bo możemy sobie posiedzieć dłużej. Postaramy się z osobami miejscowymi, które nam umożliwią taki lokal, czy to domek myśliwski, to najlepiej, żeby to w jakimś domku myśliwskim, w siedzibie jakiegoś koła, kawałek wiaty, ponieważ te testy będą robione głównie na zewnątrz. I byśmy zrobili spotkanie, byłby poczęstunek w formie pieczonego dzika, ewentualnie można byłoby tam posiedzieć dłużej, spotkać się. Chłopaki z HIKA by wtedy opowiedzieli ogólnie o tej termowizji. Zrobilibyśmy to w ten sposób, że oni by podwiedzieli od strony technicznej, ja od strony praktycznej, ponieważ te urządzenia znam, a każdy z Was miałby możliwość to urządzenie wziąć do ręki i obejrzeć i zobaczyć. Jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie będzie mógł od razu je kupić. Jeżeli nie, no to będzie miał przynajmniej jakąś skalę porównawczą.
Jeszcze jedna rzecz, to by było totalnie bezpłatne, bo my nie chcemy na tym żadnych pieniędzy zarabiać. Jedynie jakby wyszły koszty, to koszty tego cateringu, tak? No to wtedy ja nie mam pojęcia ile, ale to będzie 40-50 zł. No bo ktoś, jeżeli będzie tam, nie wiem, 30 osób, no to wiadomo, żeby to jakoś się spinało, no to w tym momencie koszty tylko tego cateringu, ewentualnie wynajęcia domku, ale to będą naprawdę niewielkie pieniądze. Dajcie mi znać, co myślicie o tym, czy chcecie, żebyśmy po tej Polsce pojeździli. Higma fajnie ma całego busa z tym całym sprzętem i można sobie wtedy na spokojnie porównać. Na pewno nie jest dobrym terminem termin wakacyjny, tak jak mamy teraz, bo nawet pogoda nie pozwala nam na, w przypadku termu jakby zobaczyć tego kontrastu termicznego, ale powiem Wam, że już na przykład tak sobie celuję, październik, listopad pierwszy wyjazd, styczeń, luty drugi, marzec, kwiecień trzeci, tak? I wtedy byśmy gdzieś po tej Polsce pojeździli. Oczywiście wszystkie informacje będą u nas na socialach, będzie u nas na YouTubie, więc jeżeli będziecie chcieli, zbierze się, bo to też nie, my też nie będziemy jechać jakby dla dwóch, trzech osób, tak? Jeżeli będzie tych osób, zbierze się 20-30, nie ma problemu, jedziemy, tak? Więc taki pomysł powstał, on jest dla Was, nie dla nas, on jest dla Was, żebyście mogli zobaczyć, porównać, obejrzeć urządzenie za 2000 zł i zobaczyć urządzenie za 30 tysięcy, żebyście wiedzieli różnicę i żeby ten przekrój był pełny. Więc wydaje mi się, że pomysł fajny, ale to zależy od Was, a zainicjowało to, mnie to zainicjowało takie spotkanie, które miało miejsce na Podlasiu, w Białej Podlaskiej, w zarządzie okręgowym. No i tak myślę, ostatnio się z chłopakami widziałem, właśnie z Wojtkiem i z Michałem i mówię, no to dlaczego tego nie zrobić, tak? No ale to już kwestia Wasza, że tak powiem. Jak będziecie chcieli, to będziemy robić. Imprezy. Co nas czeka? Tych imprez, słuchajcie, jest ogólnie dużo, chociaż w sieci nie znalazłem. Tak jakby ten czerwiec już tak minął. W czerwcu było imprez bardzo dużo, związanych głównie z dniem dziecka. Natomiast mamy na stronie z Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze jest informacja o imprezie o 12 parafiadzie myśliwskiej 22 lipca. Więc jeżeli ktoś jest z okolic Sławy, bo to gdzieś tam w okolicach Sławy sobie tak sprawdziłem, bo jednym z organizatorów jest nawet koło Ryśsława, no to może jak najbardziej sobie spędzić 22 lipca, czyli mamy to za tydzień w plenerze impreza, więc są konkursy, gry, zabawy dla dzieciaków, więc jeżeli macie wolne, a chcecie więcej informacji, wejdźcie na stronę Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze i tam wszystkie informacje są. I druga impreza w Bielsku Białej, to jest impreza kierowana bardziej dla środowiska myśliwskiego, ale dosyć wąskiego, bo dla sygnalistów, jest spotkanie integracyjne środowiska sygnalistów w dniu 21 lipca. Wszystkie informacje macie na stronie Zarządu Okręgowego Bielsko-Biała. Tam jest nowy łowczy okręgowy, którego pozdrawiamy, Grzesia, bo się znamy, więc gratuluję inicjatywy. Fajnie, że coś takiego się tworzy. Widać, że osoby, które są nowe, młode, mają taki zapał, mają taką, tak, mają chęć. Trzymam kciuki za nowego łowczego okręgowego, tak notabene już w Krośnie. Tam został kolega Bartosz Bialik. Gratuluję tutaj jeszcze na wizji, więc miło. Człowiek ambitny, zobaczymy. Widzę, że właśnie taka świeża, nowa krew powoduje to, że takie imprezy się pojawiają. I to zresztą widać. Ja to zauważyłem od półtora roku, że są okręgi w takich, w których się nic nie dzieje i się dziać nie będzie, bo to zależy głównie od łowczego okręgowego. A są takie, gdzie ci łowczowie okręgowi są młodzi, ambitni i działają. Także Bartkowi gratulujemy, czekamy na efekty pracy w Krośnie. Na koniec wiadomość, znaczy już zbliżając się do samego końca, mam dla Was wiadomość taką przykrą i jednocześnie z wielką prośbą. Jak wejdziecie na stronę Zarządu Okręgowego w Poznaniu, tam macie więcej informacji, bo jedna z naszych koleżanek, myśliwa Diana i w dodatku pracująca w służbach mundurowych, nietypowych, ponieważ jeździ konno, uległa wypadkowi, koleżanka Teresa, i tam jest zbiórka na nią, jest po dwóch ciężkich operacjach, wszystkie informacje macie, ja to nie są informacje, które się łatwo czyta, natomiast informacje macie na stronie Zarządu Okręgowego w Poznaniu, natomiast zorganizowaliśmy my myśliwi, bo nie ja, tylko my myśliwi, a szczególnie koledzy z tamtego rejonu Polski zorganizowali pomoc, zrzutkę, no bo w tej chwili Teresa jest w śpiączce farmakologicznej, no nie wiem jak na dzień dzisiejszy, ale jeszcze do przedwczoraj była, więc powiem Wam, że no wybudzi się dziewczyna, no będzie potrzebna rehabilitacja, więc pokażmy, że potrafimy, stańmy na wysokości zadania i zróbmy wszystko, żeby koleżance po strzelbie pomóc.
I na sam koniec wrzuciłem kilka ogłoszeń, które są u nas na stronie, także zachęcam do dodawania ogłoszeń, żeby ta strona jeszcze bardziej nabrała animuszu, bo cały czas jest dobrze, ale ta strona powstała dla Was. No i mamy kilka ogłoszeń takich ciekawych, to powiem Wam, że na przykład celownik Yukon N455S, który był u nas w odcinku ponad 2 lata temu chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to gdzieś tam go miałem na testach, nowy kosztuje ponad 3000 zł, natomiast tutaj jeden z kolegów wystawił za kwotę, moi drodzy, 1700 zł, więc cena jest naprawdę dobra, widzę, że tutaj kolega ma na imię Sebastian, więc polecam jak najbardziej, ponieważ jeżeli jest ten celownik rzeczywiście, tak jak tutaj opisuję w ogłoszeniu, jest w takim stanie, no to naprawdę, naprawdę, naprawdę warto się zainteresować. Kolejne ogłoszenie dotyczy Mausera M03. Super jednostka i powiem Wam, że ja jestem fanem tej broni. Dlatego, że ona jest naprawdę, ma napinacz, jest cała metalowa, tam nie ma grama plastiku. Jednostka super, wystawił kolega tutaj w ogłoszeniu w kalibrze 8,68 ale z możliwością dokupu jeszcze lufy w 308, więc tam z kufrem, no naprawdę z lunetą, z Tysem Diawari, słuchajcie, 3,12,56, więc jeżeli ktoś potrzebuje, to znajdźcie go na stronie, bo myślę, że warto, bo cena też nie jest jakaś abstrakcyjna, myślę, że do potargowania, ja to bym tak jeszcze potargował troszeczkę, ale jednostka jak najbardziej godna polecenia. Co ciekawego, wpadło mi w ogłoszenie, które zostało dodane w kategorii, chyba nie do końca tam, gdzie powinno być, bo mamy taką zakładkę Noctowizja, ale zostało dodane w ogłoszeniu w pozostałe i być może nie wiecie o nim, ale jest tam monookular noktowizyjny. Wszystko to, co na zdjęciu tutaj kolega dodał, jest ładowarka, są baterie, no i tam jest kwota 500 zł. Ja wiem, że on nowy nie kosztuje 10 tysięcy, ale to jest chyba poniżej 50% ceny nowego, więc naprawdę, jeżeli ktoś potrzebuje jakiś taki monookular do patrzenia używany, no to myślę, że 500 to nie jest dużo, a coś w nim widać. On ma tam iluminator, jak jest napisane, 850, więc ten mocniejszy, więc wydaje mi się, że na sam początek, jeżeli ktoś zaczyna przygodę z łowiectwem, a chce coś więcej w nocy widzieć niż w normalnej lornetce, to myślę, że warto. Pamiętajcie, tutaj kwota jest wystawiona 500, natomiast no, w żadnej lornetce nawet za 10 tysięcy nie będzie widać w nocy tyle, co w tym urządzeniu za 500 zł. Ostatnio mnie sporo osób zaczęło pytać o ambony, na których ja nagrywam dużo materiałów. No i wstawiłem, bo tutaj Wojtek wstawił ogłoszenie. Wojtek, który buduje te ambony, był u nas w odcinku. Ambona była w konkursie Szczęśliwej 13 w Szóstaku. Natomiast powiem Wam, że ambony są bardzo dobre, są świetne. I wstawiam Wam jako ciekawostkę, ponieważ tutaj Wojtek wystawił ją za 1900 zł. U mnie w kole przynajmniej jest to tak zorganizowane, że Wojtek przyjeżdża i stawia. I w ogłoszeniu też jest napisane, że możliwy jest transport i montaż. Po ostatnim odcinku właśnie ze Staszkiem, jak siedzieliśmy na tej ambonie, to była właśnie ambona roboty Wojtka. I powiem Wam, że wtedy mi się tam odezwało sporo osób. Ty, skąd takie ambony? A było naprawdę niezłe, fajne. No i to wrzucam Wam ogłoszenie, jakbyście nie wiedzieli skąd, no to już wiecie. Także możecie wejść w ogłoszenie i sobie taką ambonę znaleźć. Jedno z ostatnich ogłoszeń, które dla Was przygotowaliśmy, to też mi wpadło w oko. Mały Mistelander z województwa opolskiego. I tutaj jest już za chwilę, szczeniaki będą do odebrania. Już są w zasadzie, jak oglądacie. Bardzo fajna rasa. Ja tutaj mam znajomego, który miał takiego psa, z którym polowaliśmy. I to polowaliśmy no sporo. Ja miałem okazję polować i na pióro, i na zwierzynę grubą. Niestety ten pies już nie żyje, natomiast ta suka była świetna. Rasa bardzo mało zepsuta przez hodowców, kanapowców, że tak powiem. To jest rasa typowo myśliwska, tak samo porównywalna mały Mistelander do Kopowa. To są psy, które są typowo w rękach myśliwych. Wydaje mi się, że warto się zastanowić, jak ktoś szuka czworonoga, no to jak najbardziej takiego pieska można w ogłoszeniach u nas znaleźć. Na sam koniec wrzucam Wam promocję, została nam ostatnia sztuka u nas na sklepie, Pulsar Action 2 XQ35, ale nie Pro, czyli wersja przed Pro, obniżyliśmy mocno cenę, mamy jedną ostatnią sztukę, jeżeli ktoś jest zainteresowany, szuka fajnego termo do ręki, naprawdę niezłe termo, za tą kwotę uważam, że bardzo, bardzo dobre.
Jeżeli ktoś szuka, no to macie na stronie jedną ostatnią sztukę. No i mamy go, no obniżyliśmy mocno cenę, ponieważ tego modelu już nie będzie. Następny model, który wszedł i jest w sprzedaży, to Pulsar Axiom 2 XQ35 Pro. Natomiast ten został obniżony, jeżeli potrzebujecie termo do ręki, jak najbardziej polecam. Bardzo kompaktowe, bardzo fajny obraz, za tą kwotę naprawdę warto rozważyć zakup. No i zerknijcie jeszcze na Infiraya, na TH50, bo też u nas na stronie jest i mamy chyba 3-4 sztuki, więc jeżeli ktoś potrzebuje celownik, bardzo dobry, z górnej półki, to zapraszam. Kończymy raport. Postarałem się to zawrzeć krótko, szybko, zwięźle. Trochę poopowiadaliśmy sobie. To, co będzie nas czekać za niedługo, będziemy obserwować, patrzeć. Najbardziej mnie interesuje kwestia dzieciaków. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy standardowo. No i co? Widzimy się w Sudeckiej Ostoi w jednym z następnych odcinków. I jest jedno pytanie do Was, ponieważ ostatnio mamy bardzo dużo materiału. Mamy sporo materiału z Afryki, który jeszcze tam sobie będzie trwał przez pewien czas. Jeszcze tych odcinków będzie kilka lub kilkanaście. Jeszcze będzie odcinków kilka. Ja sporo, teraz przed nami ruja, więc tych odcinków będzie naprawdę dużo. Będziemy dosyć intensywnie polować. Wyzwanie Jasia, czyli będziemy polowali na rogacze bez optyki, przynajmniej na jednego rogacza, bo nie zamierzam wszystkich strzelać bez optyki, tylko powiedzmy, żeby jak już podjąłem rękawice, żeby tego jednego spróbować upolować. Nie twierdzę, że go upolujemy, ale spróbujemy. Natomiast mamy sporo materiału, gdzie ja ostatnio trochę dużo wychodzę do łowiska i jest takie pytanie, czy robimy jeden odcinek z kilku wyjść i robimy te odcinki dłuższe, czy robimy w ten sposób, że z każdego wyjścia robię Wam odcinek, ale nie wychodzą te odcinki wtorek, piątek, bo wtorek, piątek będą wychodziły zawsze, tylko wyjdą jako dodatkowe. Po prostu te odcinki będą krótsze, będą miały powiedzmy 12-15 minut, ale będą jakby z jednego wyjścia. A te odcinki, które są planowe, czyli wtorkowe, piątkowe plus niedzielne raporty, no to w tym momencie możemy, one zostaną. Tylko pytanie, czy chcecie mieć te wtorkowe i piątkowe dłuższe, czy robimy je też na poziomie 25 do 30 minut i w międzyczasie wstawiamy dodatkowe odcinki, powiedzmy 12-15 minutowe z jednego wyjścia. Dlaczego Was pytam? Pytam Was o to, dlatego że ja ostatnio jak sobie siedzę tutaj przy komputerze i wracam z lasu i zaczynam to wszystko składać, to tego materiału jest bardzo dużo i te odcinki wchodzą długie, więc nie wiem, czy chcecie takie długie, czy nie chcecie. Wydaje mi się, że godzinne odcinki to jest bez sensu, to jest za długo, więc może lepiej zrobić te odcinki częściej, a krótsze. Tylko że wtedy będzie tych odcinków dużo, w tygodniu Wam wyjdzie 4, 5, no to już musicie zdecydować Wy, no bo szkoda mi tego materiału wyrzucać, nie na każdym oczywiście odcinku strzelam, ale tego zwierzyny jest dużo i szkoda mi tego materiału wyrzucać i no tak mi to, no nie pasuje mi to, że tak powiem, a nie chciałbym tego przyciągać, no bo się okaże, że przyjdzie październik, a my będziemy odcinki wrzucać w sierpnia, no tak nie może być, to musimy jakąś tą chronologię czasu zachować, więc to pytanie do Was, więc czekam na Waszą odpowiedź tam w komentarzu na dole. To samo pytanie padnie w jednym z kolejnych odcinków, bo już nawet wczoraj go nagrywałem, siedziałem na ambonie i też mnie to naszło, słuchajcie, nagrywam i mówię, no ile można nagrywać, tak, więc i nie publikować, więc teraz pytanie do Was, no to wtedy by wychodziły powiedzmy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, no ale będą one krótsze. Także czekam na odpowiedź i jak będziecie chcieli, to będziemy tak robić. A jak nie będziecie chcieli, to będziemy robić jedne wtorkowe i piątkowe, ale długie. Także co? Czekam na odpowiedź i widzimy się we wtorek w Afryce? Tak, w Afryce. No jest. Wtorkowy odcinek po raporcie, to jest odcinek z polowania w Afryce. Także do zobaczenia i dasz burmistrz.